jak co roku organizatorzy stanęli na wysokości zadania, tak żeby stworzyć nam na tyle dobre warunki, żebyśmy my mogli stworzyć dobre widowisko i pokazać się tutaj publiczności lokalnej. Względy zdrowotne zaważyły o tym, że wczoraj było ok, dzisiaj nie do końca jest to tak, jak być powinno. Dwie kontuzje, które wykluczyły zawodników z gry w dniu dzisiejszym. Wczoraj 3 mecze to 3 zwycięstwa, no a dzisiaj no, musimy krajać z tego materiału, który nam został. Na turniej przygotowaliśmy aż 6 układów tanecznych w tydzień, dosłownie tydzień prób. Staraliśmy się dopasować repertuar do piłki nożnej, do rozgrywek piłkarskich. No i na koniec jeszcze taki dodatkowo występ na jubileusz 20 turniejów. Mam przygotowaną specjalną choreografię, którą szczerze mówiąc po raz pierwszy będę tutaj wykonywał. A ten pierwszy pokaz można powiedzieć, że to była taka delikatna rozgrzeweszka. Dzisiejsze mecze no to już można powiedzieć, że naprawdę dobry poziom, bo oba półfinały były naprawdę bardzo wyrównane. Myślę, że z roku na rok ten turniej jest coraz lepszy, drużyny już nie mają problemu. Kiedyś z tymi zasadami futsalowymi był problem, teraz już nie ma żadnego problemu, zawodnicy wiedzą co można, a co nie można. Także myślę, że z roku na rok ten poziom jest coraz lepszy. Patrząc na zeszły rok, no to turniej wygrała Kaszowianka. W tym roku też w finale jest Kaszowianka, tym razem nie z Lutnikiem Kryspinów, tylko z Liszczanką Liszki. Jak to mówił się tej pamięci Kazimierz Górski, dopóki piłka w grze. Może się tak zdarzyć, że nie wygra faworyta, ale wygra drużyna, która będzie grała z pasją, z werwą, z bardzo dużymi ambicjami. Więc to jest bardzo duży znak zapytania, kto wygra. Mam nadzieję, że finał będzie pasjonujący i będzie na wysokim piłkarskim poziomie. Od półfinału w sumie każdy dawał siebie maksa, no i zaprezentowało to tym, że graliśmy w finale. No oczywiście zespół Kaszowianki okazał się no, troszkę lepszy, troszkę, zaznaczmy to słowo. Oceniam, że mega dali wszystko z siebie. Dzisiejszy półfinał no, był dość wyczerpujący z tego względu, że no, przeciwnicy biegali, stawiali opór, dorównali do 2-2, no, ale na szczęście potoczyło się tak, jak się potoczyła, to jest piłka nożna, więc mogło się stać wszystko. Mam nadzieję, że pokazaliśmy się tutaj publiczności z zaangażowania. Długo utrzymał się wynik remisowy 2-2 z Kaszowianką, to jest obrońca tytułu. No w końcówce tutaj pokazali, że tak jak mówię, już są obrońcami tytułu i mają bardzo dobrych zawodników i wykorzystali nasze błędy indywidualne i przegraliśmy 4-2. No ale myślę, że mecz mógł się wszystkim podobać, bo tak jak mówię, dużo walki było. Tego typu turnieju z taką tradycją próżno szukać w innych gminach.